Trzycylindrowce nie są już niczym zaskakującym. Jednak co powiecie na dwa cylindry we współczesnym aucie? Czy to aby niezbytnia oszczędność? Wcale nie. Nowa jednostka napędowa Twin Air udowadnia, że w tej technice tkwi niespodziewanie duży potencjał. Inżynierowie Fiata z pojemności niespełna 900 cm sześciennych uzyskali, w zależności od wersji silnikowej, od 65 do nawet 105 koni mechanicznych mocy. Z dużym zainteresowaniem zabieramy się zatem do odkrywania talentów Fiata 500 z 85-konnym silnikiem Twin Air. Niewiele osób pamięta, że pierwsza 500 z 1957 roku także była napędzana dwucylindrowym silnikiem. Na szczęście poza liczbą cylindrów Twin Air w niczym nie przypomina słabiutkiego protoplasty. Dziś dzięki nowoczesnej technice i turbodoładowaniu uzyskano ponad 6-krotnie większą moc. W praktyce po przejechaniu kilku kilometrów zauważymy, że nowy motor Fiata jest dość oryginalny i wymaga przyzwyczajenia. Co to znaczy? Podczas ruszania silnik trzeba najpierw wkręcić na tak wysokie obroty, by po całkowitym puszczeniu sprzęgła wskazówka obrotomierza nie spadła poniżej 2000. Inaczej bardzo łatwo go zdławić, czemu winna jest turbodziura. 500 zaczyna żwawo przyspieszać dopiero wtedy, gdy obrotomierz wskaże 2000 obrotów na minutę. Dźwięk silnika nie jest zbyt natarczywy. Określilibyśmy go raczej jako oryginalny. Sugerowane przez producenta średnie spalanie na poziomie 4 litrów na 100 km pozostało jedynie w sferze marzeń. Nie udało się nam zbliżyć do takiego rezultatu. Wartość katalogową należy powiększyć o 25%. Mimo to takie zużycie paliwa uznajemy za niezłe. Czy dwa cylindry pod maską Fiata nie oznaczają przypadkiem kroku wstecz? Jeśli połączymy je z nowatorską technologią, niekoniecznie.